dobry Państwu, już dałem, że tak powiem, jestem na Puławskiej, wracam w kierunku Piaseczna. No do ambasady niestety nie wejdzie, no ja tak domyślałem się, ale obok był punkt informacyjny i tam wolontariusz, który zajmował się tymi sprawami, powiedział, żeby przyłożyć do punktu i z punktu trafi. I znalazłem jakiś jeszcze telefon i zadzwoniłem, nagrałem się, prosząc, co by trafiło do odpowiednich osób, które się tym zajmują. Mam Facebooka, burmistrz Piaseczna, w ogóle zero, żadna reakcja, nic, nie widziałem. A jest u mnie na liście, to takie jest trochę nie za bardzo, no. Pan burmistrz Platformy Obywatelskiej. Za daleko mi jechać na granicę, bo nie mam pieniędzy na paliwo. Do organizacji tych różnych nie mam zaufania. Po ostatnich przejściach z Caritasem nie chcę mieć z nimi do czynienia w ogóle. Napisałem do biskupa Nycza, napisałem do dyrektora Caritasu, napisałem do proboszcza parafii, zero reakcji. Nie ma. Dwadzieścia ponad lat temu był Caritas, była zmiana ludzi, patriotów, uczciwych, solidnych. Można było wszystko załatwić. Teraz widzę, że nie. Jak nie jesteś z nimi, to nie ma szans cokolwiek zrobić. Znam to powiedzenie. Za Platformy kolega się znalazł. Instruktor Związku Harcerstwa, w którym ja tak samo byłem. Miałem transport, przyjdź, pogadamy, no i sekretarzem gminy był, funkcja niesamowita. Gadaliśmy, kawkęśmy wypili, o pierdołach, jak to się mówi, i padło zdanie. Ty jesteś z nami, ja wielkie oczy, nie załapałem, o co chodzi, aczkolwiek szybko się domyśliłem. I ja mówię, nie rozumiem. No, należysz do Platformy? Ja wiem, że nie. To wiesz, stary, wybacz, no ale dla ciebie pracy nie ma. Proszę bardzo. Tak samo było w 2001 roku. Polski Czerwony Krzyż do dzisiejszego dnia nie oddzwonił, bo miał oddzwonić. Zadzwoniłem do Caritasu ówczesnego. Po 20 minutach już się ładowałem, jechałem na Czerniakowsko do magazynu centralnego wtedy ładować się na ciężarówkę i tegoż samego dnia pojechałem na południe Polski do Sandomierza. Ale to były inne czasy, inni ludzie, a teraz to jest to wszystko, bym nazwał tak, nikogo nie oskarżam, ale to jest farbowane wszystko.
Niestety drży tutaj, nie mam na to sposobu.
10 chyba jest. 3, 4, 5, 10.
Państwo, tutaj zakończymy. Idę do apteki. W każdym razie tu zakończymy już moją jazdę. Pozdrawiam, miłego popołudnia, życzę do następnego.